Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj o tym, co się dzieje na łamach prasy zagranicznej, jak są komentowane wybory w Polsce i jakie opinie oraz diagnozy są stawiane co do dalszego rozwoju sytuacji w Polsce i jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Zaprosiłam się do rozmowy pana Witolda Waszczykowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych i europosła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Brukseli. A bardzo nam miło. No gorąco w Brukseli słyszeliśmy, ale to będziemy w drugiej części rozmawiać z panem posłem Sariuszem Wolskim o tym, co się dzieje w komisji pana przewodniczącego z Hiszpanii. Panie ministrze, zanim poproszę pana o opinię, to zrobimy to sobie taki krótki przegląd prasy, dobrze? Ja tutaj zgromadziłam różnego rodzaju opinie. Tutaj pokażemy widzom strony z tych gazet: Berliner Zeitung, The Times, NBC News, Corriere della Sera, Associated Press, New York Times. I główny ton w tych mediach, jaki można zobaczyć, zauważyć, to homofobia, reelekcja Andrzeja Dudy, to homofobia, antysemityzm, antyeuropejskość. To się przejawia właściwie we wszystkich tych tytułach. Najbardziej mnie rozbawiły dwie opinie w tej prasie. Berliner Zeitung, który pisze, że wybory pokazały, że jest Andrzej Duda prezydentem znikomej większości, bo gdyby Rafał Trzaskowski wygrał 420 000 głosów, to byłby prezydentem znaczącej większości, rozumiem, bo to tak się rozkłada. I Polska potrzebuje prezydenta, który reprezentuje nie tylko znikomą większość, ale cały naród. To troszeczkę dziwne, bo jak to zrobić przy tym, gdzie widzimy, jak w całej Europie to się dzieje. Ale New York Times oczywiście idzie po całej swojej liberalnej linii, mówiąc, że to jest kontynuacja nacjonalistycznego programu. Partia pan Duda i partia walczy o kontrolę sądów, mediów, podsyca strach przed gejami, Unią Europejską i obcokrajowcami. I taki bardzo rozbawiający mnie fragment. Główne miasta Polski, od Gdańska na północy po Kraków na południu, były bastionami oporu, ale partia rządząca zgromadziła swoich wiernych w społecznościach wiejskich, wielu pozostawionych w tyle w szybkim przejściu od komunizmu do kapitalizmu. Czyli innymi słowy, tłumacząc ostatnie to zdanie, to jest to, co się przewija we wszystkich opiniach i wpisach na temat zwycięstwa Andrzeja Dudy wśród zwolenników Rafała Trzaskowskiego. Biedna, ciemna, zacofana wieś wybrała nam prezydenta. Jak pan te wszystkie opinie prasy światowej i nie tylko europejskiej skomentuje, panie ministrze? Proszę państwa, jest jeszcze jeden ton, który tu przebija też, mówiąc o tym, Polska odpływa z Europy, albo Polska zrywa z Unią Europejską. No i jeszcze jeden, który mówi, że Polska zmierza w kierunku wschodu. No tylko jak rozumie i opozycja, i ta prasa nie może się zdecydować, czy płyniemy w kierunku Putina, czy w kierunku Łukaszenki do Mińska. No, dzieje się tak więcej dlatego, iż źródłem tych informacji jest Warszawa, to są głównie korespondenci, którzy są w Warszawie, którzy najczęściej współpracują z prasą opozycyjną, z mediami opozycyjnymi w Polsce. W wielu przypadkach, w wielu tych artykułach, można powiedzieć, że wkłady wręcz są polskich dziennikarzy, no, wiadomo z której gazety bądź z gazet podobnych. Więc jest ten przekaz jednostronny, dlatego właśnie, iż pochodzi często z Polski, od polskich działaczy opozycyjnych i polskich dziennikarzy. No i wreszcie dlatego, że tak jak media w większości w Polsce, tak i w wielu przypadkach media zachodnie są takiej proweniencji liberalno-lewicowej, są bardzo zideologizowane i nie patrzą tutaj na fakty, tylko patrzą, są aktywistami, można powiedzieć, tej wojny ideologicznej, która trwa w naszej cywilizacji zachodniej. No tak, jeszcze się mówi o tym, że prognozują media zachodnie głęboką izolację Polski na arenie międzynarodowej. To jest chyba takie chciejstwo, bo kto mógłby sobie pozwolić na izolację kraju prawie 40-milionowego z taką gospodarką i z takimi powiązaniami gospodarczymi z innymi krajami, nie tylko Unii Europejskiej, ale i w światowej gospodarce? No na pewno nie mogą sobie pozwolić duże kraje europejskie, które z nami współpracują, począwszy od Niemiec. Ja zawsze przypominam, w takiej dyskusji, gdzie pojawiają się takie argumenty o izolacji, usamotnieniu Polski, podstawowe fakty.
handel czy wymiana gospodarcza towarowa między Niemcami a Polską przewyższa wymianę towarową między Niemcami a Rosją. W końcu to jest znacznie większa gospodarka ciągle od polskiej. Że handel między Niemcami a Grupą Wyszehradzką jest większy niż Niemcami a Francją. Nawet w ostatnich dniach, kiedy przesłuchiwaliśmy tutaj w komisjach niemieckich ministrów spraw zagranicznych, panią minister obrony, postawiłem tę kwestię, rozmawialiśmy na temat ich prezydencji w Unii Europejskiej. Dlaczego mimo faktów, iż wyciągają potężne benefity ze współpracy gospodarczej z Polską, stawiają bardziej na przykład na komfort i bezpieczeństwo Rosji, dbają o interesy tego państwa, a nie na komfort i bezpieczeństwo swoich najbliższych sojuszników, z którymi współpracują. W związku z tym fakty przeczą temu, iż Polska jest izolowana, iż Polska jest odpychana od Europy, ponieważ w Polsce dobrze prowadzi się biznes, w Polsce można zarobić na tym biznesie, w związku z tym Polski nie można izolować. No dobrze, ale co my mamy zrobić z tym, bo jednak te media, które wspominam wam, zagraniczne, kształtują w jakiejś mierze opinię publiczną w tych krajach, w których się ukazują na temat Polski. Czy jest możliwość jakiegoś przeciwdziałania temu, jakaś inicjatywa ze strony Polski dotarcia z informacjami, które są oparte na faktach, a nie tylko na wyssanych z palca różnego rodzaju przewidywaniach? Bo jeżeli jedno zdanie prezydenta, który mówił, że jest przeciwko ideologii LGBT, ale nie ludziom, i zapowiedział wprowadzenie do konstytucji zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Jeżeli jedno zdanie mówiące o tym, że Polska nie będzie respektowała roszczeń organizacji żydowskich, podkreślam, nie konkretnych osób, które chcą odzyskać swoje mienie pozostawione po wojnie w Polsce, ale organizacji, mienie bezspadkowe tak zwane. I o to się, natomiast ja nie bardzo sobie mogę przypomnieć jakieś antyeuropejskie wypowiedzi prezydenta, czyli na trzech wyrwanych zupełnie z kontekstu opiniach, zdaniach, buduje się taką narrację, która ma określić Polskę na najbliższe 5 lat. Taka będzie Polska, antysemicka, homofobiczna i antyeuropejska. No, odpowiedzi są dwie w takiej sytuacji. Pierwsze to jest pluralizm mediów w Polsce i tu do tego trzeba dążyć. Ja nie jestem specjalistą, pani jest lepszą specjalistką, to pani bardziej może podpowiedzieć, jak zapewnić pluralizm mediów. Wie pan, panie ministrze, podpowiadałam w 2002 roku i nie za dobrze się to dla mnie skończyło, więc... No, ale to trzeba. Ale trzeba czasy się zmieniły. Trzeba próbować, rzeczywiście czasy się zmieniły, trzeba próbować. I musi być obok tej tuby propagandowej antypolskiej, która z Polski wychodzi w świat i toczy się i prowadzi tą wojnę ideologiczną, musi być obok również przekaz normalny. No i oczywiście trzeba próbować poprzez umiarkowanych dziennikarzy docierać w świat z tym przekazem. Tutaj Polska może oczywiście pomóc. No ja, będąc kiedyś ministrem spraw zagranicznych, próbowałem namówić różne instytucje, aby tworzyć kanały anglojęzyczne, na przykład telewizji polskiej, no ale byłem tylko 2 lata ministrem, nie udało mi się przekonać, ale to nas czeka. Musi być bądź to telewizja wyszehradzka, bądź tylko polska, poważny kanał, który pozwoliłby no, światu znać realia życia w Polsce. A więc to są no, pewne techniczne też możliwości, które powinniśmy wykorzystać. Dzisiaj nie jest już to, nie kosztuje to już fortuny, no ale powinniśmy się uczyć, chociażby być może są to złe przykłady, jak telewizja Russia Today, która dociera na cały świat, czy Al Jazeera arabska, która przekazuje pewne treści z tamtego obszaru. Może nie powinniśmy się uczyć złych przykładów, jak oni fałszują przekaz, ale uczyć się techniki, technologii przekazywania w świat informacji o własnym kraju. No, kanał anglojęzyczny TVP Info niedawno został otwarty. Kilka dni temu uzyskaliśmy informację, że udało się doprowadzić do porozumienia z nadawcą amerykańskim o bardzo dużym zasięgu, który będzie transmitował programy telewizji publicznej, kanały telewizji publicznej, ale no, jest problem pewnie w Europie. I właśnie o to chciałam zapytać. Jak to się stało, panie ministrze? Skąd to wynika, że wśród Polonii amerykańskiej, w Chicago, w Nowym Jorku, ze znaczną liczbą głosów wygrał
wybrał prezydent Andrzej Duda. Natomiast Polonia na Wyspach, w Wielkiej Brytanii, Polonia w Niemczech głosowała na Rafała Trzaskowskiego. Skąd to się bierze? Jakie są różnice między tymi diasporami europejską i amerykańską, że są tak przeciwstawne opinie na temat prezydentury w Polsce? No, odpowiedź już padła dzisiaj też. Pluralizm, mówimy o pluralizmie, jednak pluralizm medialny w Stanach Zjednoczonych jest większy. Podam tylko przykład. Obok potężnej telewizji CNN, która jest lewicowo-liberalna, równolegle jest telewizja Fox, która ma przekaz zupełnie inny. Obok New York Timesa są inne gazety, bądź to w zasięgu amerykańskim, bądź lokalnych, które jak Christian Science Monitor, inne, które mają możliwość do dokonania innego przekazu. Również prasa polonijna jest bardziej pluralistyczna tam niż tutaj w Europie. Tu w Europie dominuje przekaz medialny, jak powiedziałem, liberalno-lewicowy, który również dociera do Polaków mieszkających. No, trzeba rzeczywiście to zjawisko zbadać, trzeba by porozmawiać z socjologami polskimi i jakieś odpowiedzi znaleźć, również i instrumenty techniczne, jak docierać do Polaków w Europie Zachodniej. Pan ma większą wiedzę na ten temat, ale mnie się wydaje, że ta Polonia na Wyspach, ona jest taką Polonią świeższą. To jest Polonia emigracji lat XX wieku, 80., 90. Natomiast ta Polonia w Stanach Zjednoczonych to już jest czasami któreś tam pokolenie. I przecież ci ludzie wyjeżdżali w latach 80., 90. z Polski nie dlatego, że szukali jakiejś przygody, tylko warunki ekonomiczne jest do tego zmusiły. Mają tutaj swoją rodzinę, wiedzą, jak się sytuacja w Polsce zmieniła, a jednak pomimo to uznali, że to, co się dzieje w kraju, nie jest dobre i chcą zmiany, chcą eksperymentu w postaci Rafała Trzaskowskiego. Skąd to się bierze? No to jest trudne pytanie, jeszcze trudniejsza odpowiedź, bo ja też się zastanawiam, dlaczego, nawet pomijając teraz kwestię Polonii czy Polaków za granicą, ale proszę zobaczyć, że w Polsce na miesiąc, niewiele więcej niż miesiąc przed wyborami, wychodzi na arenę polską polityk nie mający żadnego programu, nie potrafiący odpowiedzieć na pytania, a wręcz mówiący, że nie będzie odpowiadał na pytania. Arogancki, butny, bufonowaty, można powiedzieć. I 10 milionów Polaków oddaje na niego głos, nie wiedząc, cokolwiek on może zrobić w Polsce, cokolwiek może zmienić, a może nawet więcej, wiedząc, że nic nie polepszy, ponieważ ma za sobą przecież niezbyt świetlaną przeszłość jako prezydent Warszawy. Więc to jest gorsze zjawisko. Skąd to się bierze? W poprzednim roku mieliśmy sytuację w wyborach europarlamentarnych, kiedy jedna z partii wystawiła na przykład pana Cimoszewicza w Warszawie, który palcem nie kiwnął w kampanii wyborczej, nie zamieścił żadnego ogłoszenia, plakatu i zdobył ponad 200 tysięcy głosów w samej Warszawie. Więc to jest szersze zjawisko, skąd się bierze taka nienawiść, niechęć do władzy obecnej, która ma ewidentne sukcesy przecież zarówno w polityce międzynarodowej, w polityce bezpieczeństwa, bo Polska nigdy nie była tak bezpieczna, mimo całych problemów wokół Polski z Rosją i tak dalej. Nigdy nie żyło się tak dobrze pod względem społecznym, socjalnym, jak w Polsce, a mimo wszystko 10-milionowa grupa Polaków na zasadzie odmroże sobie uszy i nie założy czapki na złość babci, mówi nie, bo nie. No to jest zjawisko, na które powinni odpowiedzieć socjologowie dzisiaj w Polsce. No na parę pytań powinniśmy sobie po tej kampanii odpowiedzieć. Myślę, że dziennikarze również. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. A my się, dziękuję, panie ministrze, dziękuję do bardzo. Zobaczenia. A my się spotkamy za parę minut. Proszę z nami zostać.